Jestem już z powrotem. Jak widać, podpiąłem opryskiwacz, przyprowadziłem ciągnik. No nie pokazywałem tego, bo uważam, że tu żadnej filozofii nie ma. Już nieraz pokazywałem, jak maszyny podpinać. Tu jedynie doszło to, że oprócz cięgna i dwóch tych belek doszedł jeszcze wał przekaźnika. On się tutaj podpina od pompy do wałka ciągnika. No i co? Teraz wyjadę tam trochę dalej. No i będziemy wymieniać dysze te po rozłożeniu lant, te dysze na lancach. Znaczy chodzi mi o głównie o te sitka, co ostatnio pokazywałem. Także wyjedziemy. Zajmę ten garnek. A będę nagrywał później, jak już rozłożę to wszystko. Także jestem już, wyjechałem z szopy. Tutaj stoję. Teraz, żeby wymienić te dysze, najwygodniej będzie rozłożyć te lance. To się rozkłada. Tutaj jest taka zawleczka. I do tyłu. Jest. I druga na drugą stronę. I do góry. Zableczkę tu włożymy, żeby nie zginęła. Wezmę dźwignę może, żeby nam było wygodniej. Odpalimy. I mamy dźwignięte elegancko. No i co? I przystępujemy do wymiany dysz. To znaczy dysz, tych sitek. Kupiłem ich tu chyba jest za 30. A tutaj jest chyba, nie wiem, 20 parę. Już nie pamiętam. Opryskiwacz ma 10 metrów szerokości. Jak widać. No i co, pokażę jedno jak to będziemy robić, a później ustawię kamerę i w przyspieszonym tempie. Tutaj nie ma nawet tego. Nie wiem gdzie to jest. Mamy te nowe sitka. I wkładamy je tutaj. I zakręcamy. No. W tych kruczcach. Jeszcze sprawdzę od spodu. Dobrze jest. No jeszcze pokażę na tym jednym. Czyli ten biały ceramiczną dyszkę. To białą ceramiczną dyszę. Krążek. Sitko i kruciec. No i tak robimy z kolejnymi. Nie będę tego wszystkiego pokazywał, bo to jest bez sensu, bo ta sama czynność. Pokażę to może w przyspieszonym tempie.
Już bym wymienił te wszystkie sitka w dyszach. Powymieniane są. Także teraz co? Należy tylko nalejemy wody trochę, sprawdzimy. I jak będzie wszystko działać, środka, bo to będzie Fastox Extra 300 SL. Jak wygląda. O zboże pszenicy będę tym pryskał. No i bo trochę się pojawiło, bo tam jak ze tą łąkę to pojawiła się trawa. Także spryskamy tym środkiem, powinno pomóc. Tamtym roku pomogło, to w tym roku tym bardziej. No i co? I będziemy jechać. Jeszcze na pole. Nie wiem, czy to w tym odcinku pokażę, może już w następnym. Także będę za moment. Także już wszystko wlałem trochę wody na próbę. Teraz sprawdzimy dyszę, włączę przekaźnik. Przekaźnik włączamy tym tylnym. No i ładnie sieje wszędzie. Ładnie chodzi. Także co? Kolejny to by było dzisiaj na tyle. W kolejnym odcinku pojedziemy opryski robić, może jeszcze to dziś zrobię, ale po prostu za długi odcinek by mógł być. Także trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam, na razie.